Jak wejść w tryb serwisowy w nowych kopiarkach z serii 4? IMC i M nie ma guziczków. Nie możemy sobie magicznie wcisnąć 1087 czy jakiejś innej procedury. Tam po prostu nic nie ma. W nowych kopiarkach guziczków nie ma. W serwis manualu nie jest napisane, jak wchodzi się w tryb serwisowy. Tam jest napisane, wejdź w tryb serwisowy albo skontaktuj się ze swoim superwizorem, coś, no nie wiem kto to jest. W każdym razie nie ma procedury wejścia. Do tej pory sprawa była prosta. Żółty na przykład 107C albo żółty 806, no cokolwiek. Były guziczki. A jak nie ma guziczków, jest Android i wielki tablet. Pewnie nie wiecie, jak to się robi, więc ja wam pokażę. Prędzej czy później przyjdzie taki moment, że będziecie musieli wymienić chociażby bęben, czyli takie coś. No i co wtedy? No i co wtedy? Jak go zresetujecie? Wymienicie ten unit i nic się nie wydarzy. Jeżeli nie wejdziecie w symulację, nic nie będziecie mogli poprawić. Więc ja po prostu pokażę wam dzisiaj, jak wejść w tryb serwisowy w nowych kopiarkach IMC, IM albo wszystkich maszynach Ricoha, na których jest napisane 4 na samym końcu. Idziemy. Wszystkie maszyny, które mają tablet i nie mają tam żadnych guziczków.